tak jakby chwalić swojego filmu. Nie, więc... no przecież to Ola zrobiła. Może nie. Ola, gratuluję ci naprawdę. Świetnie. Świetnie to wszystko wymyśliłaś. A zastanawiasz się, czy jest okej, okay, tak? Bo według nas jest okej. Okay. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ chcieliśmy Oli zadać tutaj kilka pytań dotyczących nominacji do polsko-niemieckiego dokumentu Królik po berlińsku. Kiedy dowiedziałaś się o nominacji? Kiedy dowiedziałaś się o nominacji? Miałam za biurkiem, ja nie sprawdzałam w internecie, czy jest. Tak, po 14.30. Naprawdę, bardzo się cieszę. I z jakiej strony, z jakiej się dowiedziałaś? Z Oscarów. Z Oscarów? Ale na stronie PiS-u było prawie w tym samym momencie się pojawiło. A ty, Bartek, jak się dowiedziałaś o nominacji? A, o Oli. Z telewizji widziałem cię na pasku takim. Leciałaś na pasku w TVN24, chyba, że polski reżyser, że polski Oscar będzie. No i jak się wtedy czułaś? Jak się wtedy wspaniale, czułaś? Naprawdę, no wiesz, nie wiedziałam jak. Super. Dzwonią do mnie znajomi sprzed 10 lat. Po prostu na Facebooku od razu mam dużo więcej znajomych. Naprawdę. I wiem, że to jest takie, rzeczywiście to jest szczere. No. Pewnie ludzie pisali do ciebie takie SMS-y, leć Adam, leć. To... Podobne, tak, tak. Jakieś tam ostatnio coś bardziej... Albo Oskar Ogień. Tak. Z wykrzyknikami, dużo wykrzykników. Na pewno bardzo dużo dostałaś tych SMS-ów. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, bym tyle SMS-ów dostała, co to byś, Bartek, zrobił. No pewnie bym ich nie odbierał. No, to ciężka sprawa. Nie masz czasu. Ja jeszcze nie mam prawa jeździć autobusem. No, jak jedę 195, jest taka strasznie długa linia, to właśnie wtedy odbieram i odpisuję tak sobie. Systematycznie. Musisz sprawdzić, bo to może być też pierwsza nominacja dla osoby bez prawa jazdy. No. Tak. Teraz koledzy do mnie dzwonili i pisali SMS-y właśnie, że... Ze żłobka. No tak bardziej z podstawówki, że sorry, że tak się nabijali, że tam... że pojedziesz kiedyś do... No tak, to jest coś takiego, pojedziesz do Hollywood kiedyś i będziesz tam robił film ze Schwarzeneggerem albo coś, nie? Albo że... Weź, jak nie masz pieniędzy na film, to idź do Stevena. Steven ci da, nie? No bo ja tam zawsze, weź coś dorzuć, nie tego. A teraz wiesz, no teraz przepraszam. No tak w życiu chodzi, co? No tak. Żeby się, wróciło żeby się. Zawsze, tak, żeby się odbić na kolegach z podstawówki. No. Dokładnie. Dało się. Proszę wspierać polskich młodych filmowców. A czy był problem w zdobyciu finansowania tego filmu? To było tak, że na początku, jak jakby zaczęłam ten projekt przedstawiać już jako producentom potencjalnym, wszyscy byli zachwyceni i w ogóle wchodzili w to od razu na dzień dobry, bo uznawali, że to jest super pomysł. I w ogóle... A też znali cię osobiście już. No i których poznawałam przy okazji także. Jedni grupy cię przedstawiali. No i później, czyli jako jedna, nie dziesiąta z tego, z tych, którzy zadeklarowali, że super, rzeczywiście weszła w to i się udało. Gratulujemy ci. Dziękuję. No i trzymamy kciuki za Oscara. No ja słyszałam, że w tym filmie, jak po berlińsku, tam wiele różnych znaków było po drodze. O. Mamy takie nagranie wróżki Seleny. Aha, tak. Z pociągu do Berlina, która mówi zapoznanej w przedziale, bo to była jedyna osoba w przedziale. Okazało się, że z wróżką Seleną, która jest w ogóle jedną z bardziej znanych wróżek w Polsce. Pozdrawiam wróżkę Seleny. No to jak już spotkałem taką wróżkę, no to pomyślałem sobie, że zapytam ją. To było jakieś 2 lata temu i ona powiedziała, że... Proszę, to Ela Selena stawia wróżbę i mówi, że ten film odniesie sukces, ponieważ pojawiła się karta sukcesu, karta słońca. Chociaż takie moje były wrażenia, ale chciałam to kartami sprawdzić. No i karty to mówią. No, no. Wspaniale. Królik jest jednak takim nietypowym dokumentem. Nie jest bez dat, opowiedziany z punktu widzenia królika. Myślicie, że publiczność go rozumie? Znaczy, czujemy rzeczywiście coś takiego, że ludzie go nie rozumieją kompletnie, ale powiem ci, leci na tych nagrodach. Ludzie myślą, że jeśli dostał tą pierwszą nagrodę Hot Dog z Toronto, która jest załatwiona po znajomości, tak? Oczywiście. No to znaczy, że coś w tym jest, bo to jest prestiżowy festiwal i już to dokleili taką plażę. No i teraz głupio jest mówić, że to jest niedobry film, no skoro jest taka nagroda, a teraz to już w ogóle, no. Teraz tak, teraz już w ogóle nic nie trzeba będzie mówić. Ale on jest dobry, wiesz, on jest dobry. No, to jest taki film, który może go nie rozumieć, ale on się w głowie układa i po jakimś czasie
po miesiącu, wiesz o co mówię. To jest, rzeczywiście tak było, słuchaj, na Planet do Gryfy. Ja nie wiem, czy można coś takiego mówić, bo to jest jakby z tajemnicy jurora, ale jeden z jurorów mi powiedział, że... Po ogłoszeniu werdyktu, więc chyba po ogłoszeniu werdyktu, że to rzeczywiście, no właśnie jak to było, i bo festiwal trwał tydzień i powiedział, że oni tak obejrzeli pierwszego dnia chyba Królika i tak, no... Za co te nagrody? Nie. No, ale my na pewno tutaj inaczej do tego podejdziemy, bo są inne filmy, zobaczmy dalej. Tak po tygodniu jak się spotkali, większość z nich przyznała, że ten Królik został w głowie właśnie, nie? Że tamte filmy się ulotniły, nie? A ten został i tak jakoś, że do niego wracali i myśleli. No i dlatego dostał nagrodę. No też jest ciekawe, że ludzie oglądają to nie raz, że wracają do tego filmu. Ja spotkałam się z takimi głosami i odkrywają nowe rzeczy w tym filmie.